Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 9 lutego 2023 rok. Proszę Państwa, jesienią ubiegłego roku opublikowałem takie nagranie, które polegało na tym, czy nawet to w lecie było. W ubiegłym roku opublikowałem takie nagranie, nowoczesna metoda szczepienia drzewek. Ale okazało się, że coś podobnego już funkcjonowało w nowoczesnym ogrodnictwie. Ale teraz, proszę Państwa, chciałbym, aby drzewka co roku owocowały, tak jak jabłonie, grusze, jabłka, czereśnie. Ale jak to zrobić? No po prostu postanowiłem, chcę właśnie uszczęśliwić konsumentów owoców, aby mogli się co roku cieszyć no, owocami, jabłoniami, gruszami. I weźmy pod uwagę, że jabłonie, grusze, jagody cechują się przyjemnością owocowania. Te skłonności uwarunkowane są cechami genetycznymi i jeszcze innymi, takimi jak mrozami dużymi, przymrozkami dość mocnymi na wiosnę i wiele innych takich spraw jest. No nie będę się wymądrzał, bo ja się na tym nie znam. Jestem ani ziemi, ani soli, tylko z tego, co mnie boli, zwykłym człowiekiem. Ja lubię czasem wyważać otwarte drzwi. I dlatego podejmuję się tej próby. Dziś jest znaczny spadek temperatury. Kolejny dzień. I podejrzewuję, że drzewa są w dość dużym stanie spoczynku. I rano było już 14 stopni. I postanowiłem ściąć razy. Zawinąłem je w woreczek foliowy, a potem tą folię taką spożywczą. Dlaczego nie bezpośrednio folię spożywczą zawinąłem? No bo by się przylepiło do tych moich zrazów. I teraz one są w stanie spoczynku, bo było parę dni dość niska temperatura, ale mogłaby być niższa. No. Uważam, że w tej chwili jest na takie ścięcie zrazów do przechowywania najstosowniejsza temperatura. I teraz zawinąłem tą folię elegancko, żeby po prostu zamrażarce, tu będę przetrzymywał bez tam 15 miesięcy, nie zostały niską temperaturą wysuszone. No nie wiem, czy mi te zrazy się uda przechować 15 miesięcy w zamrażarce, w jakiej one po takiej epoce lodowcowej będą kondycji, czy jeszcze będą w stanie się rozwijać. I teraz tak, tą partię zrazów będę szczepił nie tej wiosny, tylko będę trzymał do drugiej wiosny. Tym sposobem będę chciał przedstawić ten ryzyk biologiczny jabłoni, aby jabłoń zaszczepiona o dwóch konarach, zaszczepiona różnymi zrazami. Zakładamy, że mamy podkładkę do szczepienia o dwóch konarach, tak? Na jednym konarze szczepimy zrazy w tym roku. To sobie zetnę z tego drzewka i zaszczepię w tym roku. A na drugim konarze szczepimy, proszę Państwa, te zrazy szczepimy po prostu
te zrazy szczepimy w następnym roku. Zakładamy, że zrazy w tym roku mogły owocować, a w drugim roku odpoczywać. I teraz co z tego wynika? Drugi konar, ten szczepimy tym zrazem przechowywanym w zamrażarce za rok, na wiosnę. I uzyskujemy na jednym drzewku o dwóch konarach zaszczepienia tymi samymi zrazami ściętymi w jednym roku, ale poddanymi rozwojowi w okresie dwóch sezonach. Co uzyskamy? Co uzyskamy przez to? Uzyskujemy tym to, że zraz, który był w tym roku, uzyskujemy tym to, że zraz, który by w tym roku owocował, będzie wprowadzony do rozwoju biologicznego, czyli zaszczepiony w okresie spoczynku przemiennego jabłoni. I tym sposobem może się udać przestawić ten rytm, ten zegar biologiczny tego drzewka, aby owocowało ta część konaru w jednym roku, a ta część konaru w drugim roku, czyli 50 na 50. Przy tym samym systemie korzeniowym będą mieć co roku o 50% mniej zapotrzebowania na wykarmienie owoców. No jak to w ogóle wszystko może się potoczyć, sam nie wiem. Może były robione takie próby, no w dawnych czasach na pewno nie były robione takie próby, bo nie było zamrażarek. Takie coś możemy raczej w tych czasach zrobić. No wiadomo, że w 99,9% prawdopodobnie wszystkie procesy biologiczne, jakie zachodzą w jabłoniach, w sadach związane z owocowaniem, to raczej zostały odkryte i udowodnione. Także, proszę Państwa, moja teoria to jest tak jakby wyważanie otwartych drzwi i raczej to nie ma powodzenia, może nie mieć powodzenia, ale próba nieszczerba to nic nie kosztuje. Jeśli ktoś nie chce na jakimś podkładzie razy szczepić, to po prostu specjalnym wystarczy w tym roku ściąć no, na tych brązach, na tym największym spoczynku, bo tu nie ścina się klasycznie tak do zwykłych szczepień, tylko tych zrazów, tylko tu musi być ścięte w konkretnym spoczynku tej jabłoni zrazy do szczepienia, żeby one w tej zamrażarce przetrwały te jeszcze 15 miesięcy. No, chyba gałązki wytrzymują temperaturę do 18 stopni, takie, że nie przemarzają, ale to raczej nie jest pewna sytuacja. Jak mamy po 36 stopni na minucie i drzewka się na wiosnę rozwijają i owocują, no to tak, to jest wszystko na chybił trafił, proszę Państwa, te teorie naukowe i ogrodnicze. I więc proponuję Państwu, aby właśnie tą metodę zastosować, co proponuję, aby mieć co roku owoce. Po prostu w tym roku ścieramy zrazy na bardzo dużym mrozie, przechowujemy je w zamrażarce do następnego roku i szczepimy je w następnym roku. I tak jak bym powiedział, uzyskujemy to, że jak w tym roku zetniemy zrazy, gdy miał być ten spoczynek, nie owocowałyby drzewka, w tym roku zetniemy, no to te nieowocujące zaszczepimy na drugi rok w okresie owocowania. No i też jest zegar przestawiony, bo ta część zaszczepiona w perspektywie dłuższej
już jest z tego rytmu biologicznego wytrącona, przestawiona, to nie będzie, dajmy na to, owocowała w tym roku, co jest zaszczepiona, ale będzie miała skłonności do owocowania w roku następnym, gdy na następnej części jabłoni nie będzie tych owoców. Także jakby my to nie uczynili, to tylko tu jest ważne, żeby ten rok w zamrażarce przechować te szczepionki, że uda nam się przestawić, może tam daje promil nadziei, ten rytm biologiczny, że będziemy się cieszyć co roku tymi owocami. To akurat nie trzeba mieć jakichś tam drzewek do szczepienia malutkich, specjalnych. To wystarczy, proszę Państwa, taki zabieg zrobić nawet na tym samym drzewie, na tym samym drzewku, szczepiąc i obserwować, czy to się uda zrobić, czy to jest uzależnione od jakiegoś rytmu biologicznego, od zegara biologicznego, czy to jest uzależnione owocowanie, czy od tego, co nauka udowodniła, od cech genetycznych. Jeśli są cechy genetyczne, ciężko powiedzieć, raczej załóżmy, że jest jakiś rytm biologiczny rośliny, ona jest zakodowana w ten sposób, gdy te zrazy przetrzymamy rok, to może akurat ten rytm, ten zegar biologiczny się uda przestawić, że będzie to, że będziemy się cieszyć smakiem tych jabłek, ich walorami smakowymi, zdrowotnymi co roku. Więc drodzy Państwo, zapraszam do podejmowania prób w tym zakresie. To są moje zrazy. Jak Państwo widzicie, tu końcówki pokazuję, one są zawinięte w woreczek foliowy, potem one są w woreczku foliowym, potem folia spożywcza, żeby ten woreczek foliowy, ta folia spożywcza się do tych zrazów nie przylepiła i teraz zostaną wrzucone do zamrażarki na 15 miesięcy. I jak Bozia da następnej wiosny to czekać, no to trzeba będzie to wszystko gdzieś tam, nawet po starszych drzewkach, rozprowadzić, wyszczepić i obserwować, co się będzie działo w następnych latach. Czy uzyska się owoce w okresie, gdy stare konary nie będą owocować, czy nie? Czy został przedstawiony ten rytm biologiczny? Więc zapraszam wszystkich do robienia tych prób, do pójścia w sady, ścinania zrazów, mrożenia, więc rękawice rzuciłem, więc rękawica moja została rzucona i zapraszam wszystkich do przystąpienia do eksperymentów zainteresowanych tym moim pomysłem. Proszę Państwa, i tymi dywagacjami będę kończył to nagranie. Co o tym myślicie, napiszcie, czy w ogóle zostały podejmowane takie próby, czy nie. Jak to w ogóle wygląda od sprawy praktycznej? No nie jestem zorientowany, bo po prostu wszystkiego człowiek nie musi wiedzieć, ale wiele spraw może, proszę Państwa, próbować. No i serdecznie się z Państwem żegnam.